Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was trzy bardzo proste, błyskawiczne pomysły na etui na smartfona. Wszystkie są zrobione na podstawie plastikowego etui, które łatwo można dostać w sklepie. Trzy pomysły, które widzicie i Wam pokażę w tym filmiku, jak można coś takiego bardzo szybko i bardzo prosto zrobić. I zaczynamy od pierwszego pomysłu. Tutaj mam taki materiał, bardzo ładny, trochę ekstrawagancki, ze skórą lamparta czy tam innego zwierzaka. Po tych centkach to nawet nie rozpoznaję gatunku. Wystarczy, że go przytniemy, a potem nakleimy. Oczywiście trzeba było tutaj wyciąć dziurkę na aparat. I teraz bierzemy klej, smarujemy po brzegach i gotowe. Musimy poczekać oczywiście, aż klej wyschnie i pierwsze etui jest gotowe. Teraz drugie. Jeśli chodzi o drugie, to mamy tutaj dwa kleje. To są takie kleje, których często używam. Do tego serduszka i gwiazdki brokatowe. I trzy plastikowe jednorożce do ozdoby. W różnych kolorach i zaczniemy od klejów. A teraz wystarczy nałożyć jednorożce, które się same przykleją do klejącej powierzchni. A teraz gwiazdki i serduszka. No i jest przeuroczo, przesłodko, jak widzicie, i znowu musimy poczekać, aż wyschnie. I teraz trzeci pomysł. Mam tutaj cztery różne kolory masy pionkowej. Masa pionkowa to jest foam clay. I teraz wezmę kawałeczek z każdego koloru, zrobię paseczek i przykleję na etui. I gotowe. Właściwie zrobiłam z trzech kolorów paski, nie z czterech. Czwarty kolor posłużył mi do zrobienia serduszka. Serduszko to jest taki dodatkowy efekt 3D i bardzo się nam będzie przydawało do robienia selfie. Kiedy robimy selfie, możemy włożyć palec pomiędzy tutaj na górze, nie wiem, co się nazywa, od serduszka i bardzo ładne selfie wyjdzie. A tu jeszcze raz zestawienie moich trzech różnych etui. Czyli mamy tutaj skórkę, lamparta, mamy jednorożce i serduszko. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!